Cześć! To podcast Dieta z Głową. Ja jestem Magda. A ja jestem Monika, a to jest podcast o tym, jak dbać o zdrowie poprzez odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowe relacje z jedzeniem. Cześć, Magda. Cześć! Powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawa: czy zjadłeś dzisiaj już coś dobrego, czy dopiero planujesz? Wiesz co, zjadłam już coś dobrego, i to bardzo dobrego, bo na śniadanie zrobiłam sobie omlet z serem ricotta i z pomidorami. Ja szczerze, naprawdę bardzo lubię właśnie sereg ricotta, bo on jest taki mega fajny, taki kremowy. Także, no, dzień zaczęłam bardzo dobrze, mogę tak powiedzieć. Zgadzam się z tobą, z tego co opowiadasz, to na pewno. A co u ciebie Było Wiesz dobrego? Co? U mnie też było dobre. <grych> u mnie też było coś dobrego. Była to sałatka z jajkiem, z serem pleśniowym, z groszkiem zielonym, e, z dużą ilością warzyw, bo była tam papryka żółta, była rzodkiewka, e, ogórek świeży i kasza jaglana. Także bez chleba, mm -hmm. za to mm -hmm. z kaszą jaglaną. To jest patent, jeżeli akurat tego dnia nie mamy ochoty na pieczywo. Albo nie mamy tego pieczywa na przykład, bo wszystko wyszło już, e, wszystkie zapasy się skończyły. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Zanim zaczniemy odcinek, to na koniec tego odcinka mamy takie małe, krótkie ogłoszenie, a teraz przechodzimy już do tematu chleba. Tak, bo właśnie o chlebie dzisiaj będziemy rozmawiać. W ogóle to jest tak, że pieczywo, mam takie wrażenie, że ono często jest demonizowane. Oskarża się je zazwyczaj o to, że ono jest powodem tycia i tego, że mamy nadprogramowe kilogramy. Ja znam wiele osób, które ogranicza bądź eliminuje pieczywo ze swojej diety, myśląc, że to ułatwi im odchudzanie. Z drugiej strony, znowu niektórzy wybierają inne produkty, które mają im zastąpić takie pieczywo tradycyjne, czyli na przykład wafle ryżowe albo na przykład pieczywo chrupkie Myślę, że też robią to po części w nadziei, że to pomoże im schudnąć lub po prostu zachować szczupłą sylwetkę. Znowu niektórzy zastanawiają się, czy chleb pszenny biały faktycznie jest taki zły, a białe bułeczki są naprawdę zakazane na diecie odchudzającej i czy to jest grzech zjeść białą pszenną bułkę? Na jakie pytania jeszcze dzisiaj będziemy odpowiadać? Na pewno e, powiemy sobie o tym, jaka jest różnica pomiędzy pieczywem jasnym przednim, a właśnie tym ciemnym żytnim. E, opowiemy o tym, z jakich składników powstaje chleb. E, zastanowimy się wspólnie, za co odpowiada gluten w wypiekach i czy warto kupować pieczywo bezglutenowe. Czy to ma też jakieś znaczenie w kontekście właśnie odchudzania? Odpowiemy na co zwracać uwagę przy zakupie chleba, i powiemy, gdzie najlepiej kupować pieczywo. No, a powiem ci tak szczerze, że ja sama kilkanaście lat temu byłam zagorzałą fanką pieczywa chrupkiego i przez pewien dosyć, chyba nawet długi okres czasu używałam właśnie takie pieczywo i z tym przygotowywałam kanapki. Oczywiście wtedy moją e, motywacją największą było to, że chcę schudnąć i miałam takie przekonanie, że to na pewno mi ułatwi właśnie to odchudzanie. E, ale, no, umówmy się, ja wtedy niewiele wiedziałam o tym, co ma naprawdę znaczenie, a co nawet może przeszkadzać w takim utrzymywaniu szczupłej i sylwetki. Więc myślę, że właśnie to, że jest taki trochę czarny PR e, tego pieczywa, trochę wynika na pewno z niewiedzy, i z takiej nieświadomości tego, o co faktycznie chodzi i czy faktycznie to pieczywo może być problemem, i ewentualnie jakich wyborów lepiej jest dokonywać i po prostu bardziej świadomie podchodzić w ogóle do całego, całego tematu pieczywa w diecie. Mhm, tak, masz 100% rację. Ja pamiętam, że też. Sięgałam kiedyś po takie pieczywo chrupkie ale ono od zawsze niezbyt mi smakowało, i też chyba gdzieś tam intuicyjnie czułam, że chyba się tym nie najem, więc miałam takie epizody bardziej bym to tak, w taki sposób nazwała. Natomiast faktycznie, jeżeli na takim pieczywie chrupkim jest napisane fit, slim i tak dalej, to jakby rzuca taki pogląd na to, że to jest pieczywo odpowiednie. Dla osób odchudzających się, natomiast taki chleb jest dla osób, które po prostu tylko jedzą, więc myślę, że to też z tego wynika. Mhm, mm no może tak być. Mm -hmm. Dobra, y ogólnie jeśli chodzi o chleb, to myślę, że tutaj pierwsze od czego trzeba zacząć to właśnie od tego, że najważniejsze znaczenie w kontekście pieczywa ma to z jakiej mąki pochodzi to pieczywo i jaki jest to typ mąki. Czyli czy mąka została oczyszczona i ile razy została oczyszczona? Bo typ mąki to tak naprawdę pozostałość popiołu w procentach pomnożona przez tysiąc. Brzmi enigmatycznie, e, natomiast wyjaśnisz to Ty Magda później. E, natomiast sam popiół to są substancje mineralne. Ale tak w praktyce zacznę. Pieczywo może powstawać z mąki pszennej na przykład. I tutaj w przypadku mąki pszennej można wyróżnić różne typy mąk. 450 tortowa 500 krupczatka lub poznańska. Bardzo popularne mąki w sklepach. 750 albo 850 jest to taka mąka nazywana mąką chlebową. Bo właśnie z niej często ten chleb się wypieka, taki popularny, ale o tym potem. 1400 to jest sitkowa, typ 1850 to już jest mąka graham, często również nazywana już taką mąką pełnoziarnistą, No i 2000 też jest w sklepach do kupienia. Jest to mąka tak zwana razowa. Taka mąka powstaje z jednorazowego zmielenia ziaren. Mamy też na rynku mąkę Żytnią, również popularną, tak jak mąka pszenna. I tam się wyróżnia takie typy mąk jak 580, nazywana jasną, 800 Żytnią, 1400 Sitkową, kolejny typ 1850 Starogardzka. Na opakowaniach też często widnieje jako mąka Żytnia pełnoziarnista i 2000, czyli też mąka razowa i ona również powstaje z jednorazowego zmielenia ziaren. Tak, dobrze, że przebrnęłaś przez te wszystkie liczby, ale one są bardzo istotne, bo tak naprawdę te liczby mówią nam o wartości składników w gramach na 100 kg mąki, więc te sumy wskazujące właśnie określone typ mąki, one wynikają z ilości popiołu powstałego po spaleniu mąki w temperaturze. 900 stopni. Czyli na przykład przy mące typ 500 oznacza to, że po spaleniu 100 g mąki powstaje nam około 50 mg popiołu. To co warto zapamiętać, bo jakby wiadomo, że te liczby nie, ale to co warto zapamiętać, to to, że im wyższy typ mąki, tym mamy więcej składników mineralnych, bo tym więcej jest w mące tzw. otrąb. Więc takie pieczowo będzie bardziej wartościowe. I właśnie, największą wartość ma mąka razowa, która ma ciemny kolor. Przy wielokrotnym odsiewaniu z otrąb mąka staje się jaśniejsza, przeznacza się ją do wypieku pieczywa jasnego i takich popul popularnych wyrobów cukierniczych jak drożdżówki, ciasta, jakieś rogale maślane yy, czy tam ciasta. Czyli wybierając pieczywo warto sprawdzić skład, aby wiedzieć jaki typ mąki był użyty do wypieku, najlepszym wyborem będzie właśnie mąka razowa pełnoziarnista. W ogóle mąka pszenna właśnie pełnoziarnista i mąka rzetnia pełnoziarnista nie jest przeważnie określona żadnym typem, a w strukturze jest pomiędzy mąką Graham a mąką razową, więc tak jak właśnie mówiłaś to jest powiedzmy ten typ pomiędzy 1850 a 2000 mm -hmm, mm -hmm. Ona zawiera sporo otrąb, dlatego pieczywo z niej przygotowane będzie polecane i naprawdę bogate w składniki mineralne. Mąka orkiszowa znowu powstaje z ziaren dawnej odmiany pszenicy, czyli orkiszu. Można ją stosować zamiennie przy założeniu, że kontrolujemy typ zmielenia ziarna, czyli np. zastępujemy mąkę pszenną razową 2000 na mąkę orkiszową razową typ też 2000. Tak, dobrze, że o tym powiedziałaś, dlatego że ja kiedyś się spotkałam właśnie z tym, że moja koleżanka właśnie zamieniła jakby mąkę taką pszenną graham na zwykłą orkiszową i myślała, że to jest dobra zmiana, natomiast teraz, że to nie był do końca dobry wybór, dlatego że kupiła typową orkiszową, ale jasną. Więc mm -hmm. tak naprawdę, jeśli chodzi o ten skład, tego popiału, no to faktycznie taka mąka pszenna 1850 będzie dużo lepszym wyborem pod kątem właśnie składników mineralnych niż taka mąka orkiszowa, ale biała. Więc tutaj warto jakby może nie pamiętać wszystkich możliwych liczb i tych typów, które podałyśmy, ale tak mniej więcej pamiętać, która mąka będzie miała mniejszy przemiał, tak można to określić. Natomiast jeśli chodzi o popularność chlebów, to, no to w naszym kraju najbardziej popularne to są te chleby pszenne, żytnie albo mieszane, pszenno-żytnie. I to jest taki chleb, jak się mówi chleb zwykły, to to jest, taka, to to jest taki chleb z mąki pszenno-żytniej. Jeśli chodzi o wartość kaloryczną, bo to też jest ważne, co ciekawe, ona jest w zasadzie bardzo zbliżona Czyli w, 100 gramu, czyli w 100 gramach chleba jasnego pszennego dostarczamy około 250 kalorii, natomiast jeśli chodzi o chleb żytni razowy, około 200 kalorii. To, co je odróżnia, to na pewno ilość błonnika pokarmowego, bo w chlebie jasnym jest go około 3 g na 100 g, a w chlebie żytnim razowym już 8 g, więc prawie trzykrotnie więcej. No, i to też właśnie będzie decydowało o wartości kalorycznej pieczywa, bo błonik to też kalorie, więc ta wartość energetyczna będzie ciut wyższa nawet czasem przy takim pieczywie pełnoziarnistym. Natomiast to, co jest odmienne, to ilość składników mineralnych. W razowym chlebie znajdziemy dużo więcej witamin z grupy B, znajdziemy więcej magnezu, wapnia i cynku. Tak. Natomiast teraz e, może powiedzmy jak powstaje chleb, z jakich składników? Aby powstał chleb e, potrzebne nam jest e, mąka, woda, e, sól, e, drożdże lub zakwas. Pozostałe dodatki są po to, żeby uatrakcyjnić wypiek, na przykład poprzez dodanie nasion, pestek, albo jakichś suszonych owoców, to podnosi nam wartość kaloryczną, ale też podnosi takie wrażenia smakowe dla konsumenta, a tak naprawdę to o to właśnie chodzi producentom żywności, warto uważać na takie niepotrzebne dodatki, które fałszują nam wypieki, na przykład karmel, melasa, sproszkowana cykoria albo słód. Są stosowane jako barwniki, które po prostu sprawiają, że chleb jest brązowy i może nam się wydawać, że przez to jest właśnie fajny, zdrowy i taki e, zalecany dla nas, natomiast to może być tylko i wyłącznie po prostu kolor, w związku z tym, że został użyty jakiś barwnik. E, jeżeli zastanawiasz się, jaki chleb wybrać: czy na drożdżach, czy na zakwasie, to tutaj odpowiedź jest taka, że zdecydowanie ten na zakwasie będzie lepszym wyborem dlatego, że taki chleb ma niższy indeks glikemiczny i wspiera korzystną mikroflorę jelit w czasie jego powstawania powstaje kwas mlekowy i octowy takie pieczywo jest w związku z tym bezpieczniejsze pod względem mikrobiologicznym e, m, natomiast kwas mlekowy zwiększa też zawartość kwasu foliowego i witamin z grupy B w pieczywie podczas fermentacji mlekowej zachodzi rozkład fitynianów. Są to sole kwasu fitynowego, które utrudniają nam wykorzystanie składników mineralnych z mąki, powodując, że one są niedostępne dla organizmu ludzkiego. Fermentacja z udziałem bakterii kwasu mlekowego powoduje, że po 12 godzinach fermentacji w zakwasie znajduje się tylko śladowa ilość tych soli, przez co organizm jest w stanie przyswoić związki mineralne, takie jak właśnie cynk, żelazo, mangan, wapń czy fosfor, Natomiast fermentacja drożdżowa powoduje tylko częściowy rozkład fitynianów. Tak, dobrze, że o tym mówisz. Natomiast y, powiedziałyśmy głównie o pieczywie pszennym czy żytnim i teraz zastanówmy się, czy warto wybierać chleb bezglutenowy, bo też jest dosyć y, mocno promowany, uważany za zdrowszy. Natomiast jeśli miałabym y, przedstawić nasze stanowisko, to y, oczywiście... Podpieramy się tutaj nauką, bo tak naprawdę nie ma obecnie żadnych naukowych przesłanek, które stwierdzają, że osoby bez potwierdzonej celiaki, czy nadwrażliwości na gluten, czy alergii na gluten miałyby eliminować gluten z diety. Takie postępowanie może przynieść tak naprawdę więcej szkody niż pożytku, szczególnie gdy ten tradycyjny chleb glutenowy zostanie zastąpiony bezglutenowym, jakimś mocno przetworzonym odpowiednikiem. Gluten nie jest powodem tycia. Tak naprawdę w wypiekach odpowiada za sprężystość i wyrastanie pieczywa, bo jest to po prostu mieszanina białek, gluteiny i gliadyny i dlatego pieczywo bezglutenowe jest takie bardziej zbite, gliniaste, mniej pulchne, bo z takiego technologicznego punktu widzenia nie jest możliwe uzyskanie tej samej sprężystości bez obecności tych dwóch białek. Więc podsumowując, gluten nie przyczynia się do tycia. Nie musisz go eliminować z diety, no chyba że masz celiakię albo nadwrażliwość na gluten bądź alergię. Tak, a w ogóle co ciekawe, to właśnie kiedy możemy mieć takie przeświadczenie, bo. Kto? Gdzieś tam po prostu zobaczyliśmy, usłyszeliśmy takie informacje, że, że ten gluten to taki zły i w ogóle i wybieramy się na przykład do sklepu i chcemy kupić taki chleb bezglutenowy, to okazuje się, że naprawdę jak odwrócimy sobie etykietę i zobaczymy skład takiego pieczywa bezglutenowego, to po prostu tam może być naprawdę dobrych kilka linijek tych składników, które weszły w skład tego chleba. I to właśnie o, to, o tym mówimy, że to jest właśnie produkt bardzo przetworzony i taki, który naprawdę nie jest absolutnie lepszym wyborem. Tak, dobrze, że o tym mówisz. Myślę, że też teraz coraz więcej osób ma trochę tą świadomość, że taki przetworzony chleb bezglutenowy nie będzie dobry. Że tutaj na przykład dobrym wyborem będą chleby z różnych mąk, z takich źródeł naturalnie bezglutenowych, prawda? Więc tak. jak my pracujemy z pacjentami, no to bardziej na to zwracamy uwagę, żeby takie pieczywo wybierali. To będzie lepsze niż właśnie różne metody, które tak jakby. Oddzielają ten gluten od pieczywa pszennego, i, i tam się dużo różnych dodatków znajduje. Tak, natomiast już tak idąc dalej, to na co zwracać uwagę przy zakupie pieczywa? Na pewno na skład, i to jest podstawa. Warto sprawdzać etykietę, lub jeżeli tej etykiety nie ma, to po prostu poprosić o pokazanie tej etykiety sprzedawcę jeśli akurat jest tak właśnie, że chleb jest za sklepową ladą. W piekarniach muszą być takie etykiety udostępniane do wglądu, więc myślę, że tutaj nie powinno być problemu z tym, żeby faktycznie zobaczyć, czy też uzyskać po prostu taką informację. Pieczywo, które w składzie ma jeszcze inne składniki, jakieś spulchniacze, wzmacniacze, smaku, barniki, no na pewno nie będzie dobrym wyborem. Generalna zasada brzmi tak, że im... Krócej, tym lepiej, więc y, oczywiście, jeśli skład jest dłuższy, przez to, że w tym pieczywie mamy dodatek ziaren, suszonych owoców czy pestek, to to jest y, absolutnie w porządku. W ogóle ciekawe jest to, że białka zbożowe są niepełnowartościowe, to znaczy mają mniej aminokwasów niezbędnych, jak metionina, lizyna, tryptofan. I producenci żywności stosują różne dodatki, aby. Podnieść wartość pieczywa, a równocześnie przedłużyć jego trwałość. Do takich dodatków zalicza się np. mleko, e, nasiona oleiste, mąki lub ziarna ze zbóż niechlebowych lub pseudozbóż. I tak np. takie mleko wpływa nam na zwiększenie zawartości wapnia. Oprócz tego to jest białko zwierzęce, które po prostu uzupełnia nam to białko roślinne w brakujące aminokwasy, a dodatkowo poprawia smak i przedłuża trwałość. Na przykład dodatek nasion i ziaren, jak na przykład len, sezam, słonecznik. Oprócz tego, że poprawia nam to smak, to zwiększa jeszcze ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych takich pro Dodatek innych mąk niechlebowych, czyli na przykład owsa, jęczmienia, greki, poprawia smak, ale też zwiększa ilość bunika pokarmowego w pieczywie. Dodanie suszonych przetworów ziemniaczanych korzystnie wpływa na smak i barwę skórki, zwiększa też ilość składników mineralnych i wpływa na przedłużenie świeżości pieczywa. Więc właśnie, to nie jest tak, że każdy dodatek będzie zły i niepotrzebny, i niektórych dodatków, nawet jeżeli widzimy je w składzie, absolutnie nie ma powodu, żeby się ich obawiać. Mm -hmm, tak, dobrze, że o tym mówisz, ale jak już mówimy o tych niedobrych dodatkach, czy niedobrych wypiekach, to zastanówmy się, czy białe bułki to samo zło, bo krąży takie przekonanie. Wieczywo z mąki jasnej, takiej pszennej, na pewno będzie bardziej lekkostrawne, z racji tego, że nie ma błonnika pokarmowego, więc to powoduje, że będzie taki rodzaj pieczywa bardziej odpowiedni dla osób, które mają jakieś dolegliwości związane z przewodem pokarmowym. No i myślę, że właśnie w takich sytuacjach o wiele lepiej będzie wybierać pieczywo pszenne i najlepiej czerstwe. Więc y, myślę, że nie można tutaj <laughs> powiedzieć, że pieczywo jasne jest po prostu złe, bo w niektórych sytuacjach naprawdę ono będzie dużo lepszym wyborem. Natomiast warto wiedzieć, że generalnie taka dieta przeciętnego kowalskiego, no ona nie ma zbyt dużo błonnika pokarmowego, więc jeśli mamy zdrowy przewód pokarmowy i mamy ten wybór w sklepie czy w piekarni, no to dobrze wybrać pieczywo, które dostarcza więcej błonnika, składników mineralnych, a nie właśnie mniej. Tak, natomiast y, właśnie, nawet jeżeli umówmy się, nawet jeżeli mamy całkiem w porządku y, y, sprawy związane z układem pokarmowym, nie mamy żadnych dolegliwości, to to też nie jest tak, że z białych bułek trzeba na zawsze zrezygnować i one nigdy nie mogą pojawić się w diecie, bo oczywiście tutaj zawsze y, też znaczenie będzie miało po prostu ilość i częstotliwość. I wiedząc o tym, że mamy więcej korzyści y, z jedzenia właśnie tego, chleb, tego pieczywa pełnoziarnistego, to możemy po prostu częściej decydować się właśnie na taki. Ale dobra, tak, trochę już idziemy do lekkiego podsumowania. To jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o tym, co tak naprawdę mówią nam takie oficjalne zalecenia dotyczące żywienia. Tutaj instytut żywności i żywienia, który daje nam takie krajowe rekomendacje. Zawsze te produkty zbożowe umieszczał wysoko w piramidzie zdrowego żywienia, bo one były na drugim miejscu. Natomiast obecnie mamy talerz zdrowia i w tych właśnie obecnych zaleceniach te produkty zbożowe zajmują jedną czwartą talerza, czyli ćwiartkę. Do produktów zbożowych oprócz pieczywa zaliczamy także kaszę, ryż, makarony. I to, co jest istotne, to tutaj właśnie te rekomendacje idą w tą stronę i jakby sugeruje nam się zastąpienie tego pieczywa pszennego jasnego, właśnie tym pełnoziarnistym w większości. Natomiast y, też jakby ten talerz zdrowia zakłada właśnie zmianę i poprawę nawyków żywieniowych w trzech krokach, więc właśnie tym trzecim krokiem jest to, że jeżeli chcemy uzyskać jeszcze więcej korzyści dla zdrowia, to korzystajmy z tego. Pieczywa pełnoziarnistego, czy też produktów zbożowych pełnoziarnistych w każdym posiłku. To jest dobra wytyczna, którą mówisz, dlatego że jak sobie tak myślę w kontekście nawyku, to fajnym nawykiem jest to, że automatycznie będąc w sklepie czy w piekarni sięgamy po ten pełnoziarnisty, ale od czasu do czasu jak nas znajdzie ochota na białą bułę z masłem i na przykład z dżemem, na jakiś taki comfort food, to wtedy myślę, że można sobie od czasu do czasu pozwolić i też nic bardzo wielkiego się nie stanie, a wręcz będzie nam lepiej na serduszku, więc myślę, że na wszystko jest miejsce, ale w kontekście właśnie nawyków żywieniowych to jest super, co powiedziałaś, że na co dzień warto sięgać po te pełne ziarno, a od czasu do czasu, jak, jak nas znajdzie ochota, czy będzie okazja zjedzenia czegoś mniej pełnoziarnistego, to też się nic nie stanie tak ale powiem ci że nawet gdzieś trafiłam właśnie wczoraj jak tak przygotowywałam sobie też to co chcę powiedzieć w ogóle dzisiaj na temat tego pieczywa to trafiłam gdzieś na coś takiego że właśnie eksperci instytutu zalecają mniej więcej taki procentowy udział tego pieczywa w naszej diecie żeby to było że około 60% to jest pieczywo takie żytnie z mąki takiej pełnoziarnistej razowej a około tam z tego co pamiętam 15, czy tutaj było 65 coś takiego, około 15% to może być to pieczywo mieszane, natomiast mm -hmm. ten najmniejszy udział, czyli powiedzmy tam około te 10%, to może być po prostu to pieczywo jasne, pszenne, więc jak widać to nie jest tak, że 100% ma być tego pieczywa pełnoziarnistego i tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć jakieś korzyści zdrowotne, bo oczywiście racjonalne podejście i takie, taki umiar i po prostu jakby tak bez nadmiernych sztywności, restrykcji, to to już jest absolutnie wystarczające do tego, żeby mieć swoje zdrowie pod kontrolą. Nie? Mm -hmm, tak. A jeżeli też chcemy mieć zdrowie pod kontrolą i kierujemy się takimi wyborami świadomymi, to pewnie nie jedna, nie jeden z Was myśli o tym, gdzie tak naprawdę najlepiej kupować pieczywo. Ja bym na to odpowiedziała m, następująco, jeżeli masz taką możliwość, to warto mieć jakąś zaufaną piekarnię, w której e, sprawdziłaś, sprawdziłeś skład i znasz ten e, skład chleba, a w innych przypadkach, no to warto po prostu sprawdzać składy, e, możesz to zrobić wchodząc na stronę internetową danego sklepu, bo dzisiaj taka opcja również jest dostępna albo po prostu poprosić o etykietę a w sklepach też takie etykiety są już e, są już bezpośrednio na takiej tablicy w sklepie ok a co z pieczywem wcześniej mrożonym i ponownie wypiekanym na miejscu no właśnie, pieczywo w marketach to jest, to jest bardzo e, ognisty temat Dlatego, że jak się też przygotowywałam do tego odcinka, to ile ja się naczytałam złych opinii na ten temat, że aż głowa mała, więc tutaj też na ten temat chciałabym co nieco powiedzieć, bo takie właśnie pieczywo popularne w marketach. Które często czeka na nas zaraz po wejściu do tego sklepu. Tak, by the way, to jest oczywiście celowy zabieg, żeby ten zapach witał nas od progu, bo wiąże się to właśnie z tą tradycją. No, z jednej strony ono kusi tym zapachem, ale z drugiej strony trochę nas odstrasza tymi przekonaniami na jego temat. No i ja tutaj myślę, że nie ma co się bać też bardzo takiego pieczywa, bo z jednej strony. To zamrażanie nie jest jakimś takim strasznym zabiegiem, bo właśnie mrozimy też na przykład warzywa czy owoce, i tutaj mrożenie jest dobrym, dobrą metodą przechowywania żywności, ale z drugiej strony ta wartość chleba będzie tutaj miała największe znaczenie, czyli po prostu ten skład. Więc myślę, że na przykład, jeżeli będziecie, już podam tutaj konkretne przykłady. Jak jesteście na przykład w Lidlu i macie ochotę na takie pieczywo, to jak sobie analizowałam te składy, to myślę, że na przykład taki biochleb żytni pytlowy bez drożdży będzie spoko. Będzie też fajny chleb żytni bez drożdży z kiełkami żyta. Natomiast jeżeli jesteście bywalcami Biedronki, no to taki fajny, krótki skład ma chleb staropolski, dobrym wyborem będzie też chleb żytni 100% z maślanką i chleb słonecznikowy. Natomiast jeśli chodzi o taki chleb z niższą ilością węglowodanów, no to no to taki chleb całe ziarno. Natomiast warto pamiętać, że on ma troszeczkę wyższą wartość energetyczną, dlatego, że tam jest bardzo dużo ziaren, ale też tym samym dostarczamy sobie nienasyconych kwasów tłuszczowych. Więc... Y Podsumowując ten wątek, co w takim razie będzie lepsze, mała piekarenka czy market? To myślę, że zawsze, ale to zawsze tutaj o jakości pieczywa będzie decydował jego skład. Natomiast sam proces mrożenia mmm, i ponownego odpiekania nie powoduje, że pieczywo jest niezdrowe. Natomiast, no niestety, ale zarówno w markecie, jak i w małej piekarence można spotkać produkty z kiepskim składem. I taka jest prawda, że takie małe piekarnie nie oznaczają od razu, że będą miały super pieczywo. Tak, możemy mieć takie wyobrażenie na ten temat. Natomiast, jeżeli faktycznie poszukamy i doczytamy się, to może się okazać, że właśnie to było tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, nie? Tak, bo, bo w taki sposób jest to gdzieś tam też kreowane. E, ok, czyli już tak idąc trochę do podsumowania, takiego w ogóle, to mm, no, pieczywo to jest takie, taki produkt, który jest łatwo dostępny. Z niego można przygotować wartościowe odżywcze i sycący posiłek, i to w miarę szybko, bo tak naprawdę może to nam zająć jakieś 5 albo 10 minut. Więc y, nie warto go eliminować z diety, bo wtedy pozbywamy się też cennych węglowodanów, płynika pokarmowego. A znowu on ma istotne znaczenie w zapobieganiu wielu chorobom, jak na przykład cukrzyca typu drugiego, choroby sercowo-naczyniowe, otyłość bądź też nowotwory. E, I tutaj myślę w szczególności o tych nowotworach Jelita Grubego. E, więc błonnik spowalnia nam trawienie, i to spowalnia znowu uwalnianie glukozy do krwi, daje nam większe uczucie sytości. To na pewno będzie bardzo przydatne, gdy chcemy się odchudzać, bo jak wiemy, głód. Nie jest sprzymierzeńcem osoby, która jest na diecie z deficytem energetycznym i która chce schudnąć, więc tutaj eliminacja pieczywa może być naprawdę bardzo nieefektywnym y, działaniem. Przy wyborze tego pieczywa warto zwracać uwagę na rodzaj zboża, z którego ten chleb został wypieczony, ale też zwłaszcza na typ mąki, czyli na to w jakim stopniu ta mąka została oczyszczona. Na to, czy dany chleb zawiera na przykład ewentualne dodatki w postaci ziaren, na przykład właśnie sezam, słonecznik, sięmielniane czy mak, oraz maślankę, bądź też na przykład suszone owoce. Mm -hmm, tak, pięknie to podsumowałaś. Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze mam dla Ciebie małe pytanie. Magda, mm -hmm. powiedz, jakim rodzajem chleba jesteś? <gryw> Jaki chleb jest Twoim ulubionym Wiesz co? Moim ulubionym chlebem jest taki chleb żytni 100% na zakwasie. Mhm. Ja na co dzień właśnie ten chleb jem. Albo drugi chleb to jest taki chleb właśnie, który w ogóle tutaj wymieniłaś, czyli ten chleb całe ziarno, który jest takim trochę chlebem takim cięższym. Tam jest właśnie więcej tych nasion, ziaren, pestek. No i mi on naprawdę bardzo smakuje. Natomiast rekreacyjnie bardzo lubię takie rogale maślane z konkretnie Lidla, i wiedząc o tym, że no właśnie to jest produkt rekreacyjny i niekoniecznie powinnam z niego korzystać jakoś tam strasznie często, to ja jeżeli sobie pozwalam na niego, to właśnie nie w ramach jakby normalnego posiłku, bo wiem o tym, że jedząc takiego rogala maślanego na śniadanie, to niekoniecznie się najem tym. E, tylko po prostu w postaci jakiejś takiej przekąski, e, czegoś, mm -hmm. w, wiesz, w małej ilości. Mm -hmm. Przeważnie jest tak, że kupuję takiego małego, znaczy małego, no po prostu kupuję takiego rogala e, mojemu małemu. Tutaj miało być słowo mały. E, kiedy jesteśmy na spacerze. Bo pamiętajmy, że akurat dla dzieci, no to takie pieczywo pszenne to ono jest bardziej lekkostrawne, więc ono może być przydatne w tym kontekście. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że dzieci, takie nawet te najmniejsze, nie mogą jeść też takiego pieczywa pełnoziarnistego, bo jak najbardziej, natomiast, no, też korzysta się po prostu z tego pieczywa bardziej mm -hmm. lekkostrawnego. No więc ja po prostu coś mu tam sobie urwę z tego batona i coś mu tam podjem i to nie jest tak właśnie, że Kupuję całego takiego, e, miałam powiedzieć rogalika, e, całego takiego rogalika. Batoniki i też podbierasz. No, batoniki też podbieram, ale to u mnie właśnie wygląda tak. E, no pewnie, że jest tak, podejrzewam, że gdybym miała się kierować tylko i wyłącznie taką smakowitością, to jestem pewna, że częściej byłoby u mnie jasne pieczywo i częściej byłby ten rogal. I e, jeśli to by był dla mnie taki główny wyznacznik, to no pewnie właśnie ta często ta proporcja tych składników byłaby trochę inna, ale przez to, że wiem, że o wiele lepsze dla zdrowia i też właśnie dla samopoczucia tego, jaki mam poziom energii po mm, danym posiłku. E, jak właśnie wiem, że pieczywo pełnoziarniste ma wiele więcej korzyści. To po prostu ta proporcja jest na korzyść właśnie tego. A jak u Ciebie jest? Jaki jest twój ulubiony? Wiesz chleb? co, powiem ci tak, w po części mamy połączone żołądki, e jeśli chodzi o te <śm> dobre wybory, bo ja też uwielbiam chleb, żytni 100% na zakwasie, uwielbiam ten posmak tego kwasu mlekowego. Taki to jest taki taki, mm, nie wiem, jak to nazwać, ale taki fajny. Kwaśny lekko posmaczek. powiedziałabym taki kwaśny, ale też taki orzechowy lekko, nie? Tak, to Słonowo, prawda. Orzechowy, tak, no tak. coś takiego. I hmm. uwielbiam taki. Natomiast od czasu do czasu też sięgam właśnie po różne ziarniste chleby, czyli właśnie takie pełne ziarno albo jakieś ze słonecznikiem, z siemieniem lnianym, ale czasem jak wstępuję też do takiej mojej lokalnej, ulubionej piekarenki, gdzie mają odlotowe ceny, ale smak jest naprawdę niepowtarzalny. No to też często sięgam po takie odjechane chleby typu, wiesz, jakiś chleb ze śliwką, chleb z orzechami i suszoną żurawiną albo z oliwkami i tymiankiem, więc takie mhm. takie tematy też bardzo lubię. Natomiast powiem ci szczerze, że rekreacyjnie rzadko sięgam po jakieś takie właśnie kurosanty albo inne takie takie mhm. <głos> 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 za, to, za to na te takie przekąski rekreacyjne czy desery po prostu wybieram coś innego, więc. Więc, więc u mnie tak to wygląda. Natomiast też e, od czasu do czasu zjem taką e, normalną, jakąś, e, może nie taką kajzerkę, ale taką bułkę, która no w zasadzie tam jest więcej tej mąki takiej jasnej, ale ma tam troszkę ziaren, więc ja no tam wiesz, położę dużo warzyw i jakoś mi się to, mm -hmm. to wydaje zdrowe, spójne i jest okej, okay, nie? Więc taką mm -hmm. tradycję, że raz w tygodniu sobie jem takie mm, śniadanie z takich bułek, powiedziałabym jaśniejszych, więc to jest coś, taki substytut tego twojego rogatora. Gala ulubionego. No, więc tak to u mnie wygląda. No, i fajnie, no i bardzo fajnie. No i spoko. Dobra, to co? My dziękujemy bardzo za to, że byłaś, byłeś w podcaście i słuchałaś, słuchałeś go. Natomiast jeszcze mamy właśnie to krótkie ogłoszenie. Chciałyśmy Wam powiedzieć, że my też potrzebujemy małych wakacji, odpoczynku, chociaż tak naprawdę potrzebujemy po prostu czasu, żeby się zajmować innymi tematami, które ciążą na naszej firmie. Więc chcemy się oddać temu w całym sierpniu, i z tego powodu robimy sobie po prostu miesięczną przerwę od podcastów. Zachęcamy Was do tego, żebyście przesłuchali odcinki, które gdzieś tam po drodze zgubiliście. Natomiast my, pełną parą z nowymi, fajnymi, ciekawymi tematami, wracamy już w pierwszy czwartek września. Tak, dokładnie, bo w ogóle. Ja nie wiem, czy wiesz, ale ja czasami to łapię się za głowę, jak widzę, ile my już tych odcinków mamy, bo to jest w ogóle 25 odcinek, więc jest co słuchać, tak. jest co tak. ewentualnie nadrabiać. Dobrze, że o tym mówisz, bo jeżeli ktoś faktycznie ma zaległości, to i tak myślę, że ma co jeszcze przesłuchać. I, i ta częstotliwość, z którą właśnie nagrywałyśmy teraz odcinki, no ona nie ukrywajmy, jest dla nas wymagająca i mocno intensywna. Ale to też jest fajne, bo to powoduje, że i tak zawsze się spinamy i zawsze właśnie nagrywamy odcinek kolejny, który zawsze staramy się, żeby był naprawdę merytoryczny i żeby dawał Ci jak najwięcej wartości, żebyś mogła z tego, mógł z tego dużo wyciągnąć. Także mm, odpoczywamy na wakacjach, wy też odpoczywajcie i słyszymy się znowu we wrześniu. Tak. Nadawała Monika. I nadawała Magda, a to był podcast Dieta z głową. Cześć. Cześć.